Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę przedstawić mój referat pod tytułem Elektroniczne źródła informacji o dostępnej wiedzy, a dostęp do wiedzy. Moje wystąpienie postanowiłam podzielić na trzy części. Najpierw Państwu chcę ukazać, jak przez wieki zmieniał się dostęp do wiedzy. Następnie chcę opowiedzieć o elektronicznych źródłach informacji. I w trzeciej części chciałabym przejść do Wikipedii. Chociaż ona będzie też już mi się pojawiała momentami w drugiej części mojego wystąpienia. Na tym slajdzie możecie Państwo zobaczyć, jak rozwijał się dostęp do wiedzy. Tutaj zostało to podzielone na trzy pewne etapy. Są to etapy, które też odpowiadają podziałowi zaproponowanemu przez Alvina Toffler'a w książce Trzecia fala, ponieważ autor tam mówi o tym, że mamy różne fale, które się rozwijają w społeczeństwie. Pierwsza fala to było społeczeństwo rolnicze, druga fala społeczeństwo przemysłowe i trzecia fala, którą teraz mamy, to jest fala społeczeństwa informacyjnego. Ona się jeszcze zderza z tą falą drugą społeczeństwa przemysłowego. Jeżeli chodzi o pierwszą falę, więc tutaj chodzi także do wieku XVIII mieliśmy ograniczoną możliwość w dostępie do wiedzy. Najczęściej można było korzystać ze zmysłów, jakie człowiek posiada, bądź wykorzystywać też wiedzę przekazywaną przez rodzinę i innych współtowarzyszy. W późniejszym okresie pojawili się też prywatni nauczyciele, prywatne szkoły i uniwersytety oraz pojawiły się książki i prasa, ale wiadomo, że tutaj te ostatnie cztery elementy to były dostępne tylko tym warstwom społeczeństwa bogaczym, czy w okresie średniowiecza to wiadomo, że rycerstwo i dwór królewski, a w okresie na przykład staropolskim to wiadomo, że tutaj szlachta miała do tego dostęp, czyli niewielki procent społeczeństwa. Jeżeli chodzi o wiek XIX, to tutaj mamy dosyć duży przełom. Jest to okres, w którym wprowadzony zostaje publiczny system oświaty i wprowadzony też zostaje obowiązek edukacji młodzieży. Więc tutaj jest duża zmiana. Powstają też biblioteki publiczne i archiwa, co jest związane z tym, że po prostu coraz większa rzesza ludzi potrafi czytać i pisać, więc automatycznie rozwijają się nowe usługi dla tych ludzi. Rozwija się też w tym czasie oczywiście i popularyzacja książek, jak i też prasy, ale pojawiają się też inne zjawiska, które automatycznie zaczynają w pewien sposób blokować ten dostęp do wiedzy. Chodzi tutaj o też cenzurę, bo pamiętajmy, proszę Państwa, że wiek XIX dla Polski to jest okres zaborów, gdzie Polska jest podzielona pod trzech władców różnych i tam zostaje wprowadzona cenzura, która miała ograniczać rozwój kultury tutaj społeczeństwa polskiego. Pojawia się też kwestia praw autorskich w tym czasie. Jeżeli chodzi natomiast o wiek XX, to tutaj mamy rozwój mediów masowych i tutaj mamy tak, radio, telewizję i pojawia się internet, a też w związku z rozwojem internetu pojawia się idea wolnego dostępu do wiedzy. Jeżeli chodzi o definicję elektronicznych źródeł informacji, to elektroniczne źródła informacji po pierwsze gromadzą informacje w postaci elektronicznej, po drugie, zaspokajają potrzeby informacyjne i po trzecie, są wyłącznie dostępne tylko w środowisku elektronicznym. Tak? To są takie trzy główne cechy elektronicznych źródeł informacji. W tej części tutaj Państwu chcę przedstawić, jakie udało mi się znaleźć elektroniczne źródła informacji. Ta lista jest oparta o literaturę fachową przedmiotu, jak i też badania, które prowadziłam na stronach internetowych bibliotek akademickich w Polsce. I mamy takie źródła informacji jak elektroniczne czasopisma i książki. Mamy też elektroniczne encyklopedie, tutaj na jako przykład można podać oczywiście Wikipedię. Też są różnego rodzaju elektroniczne słowniki, na przykład link.pl. Mamy też różne repozytoria. Też są bazy danych, katalogi, spisy, wykazy i różne bibliografie. Zaliczane są też do elektronicznych źródeł informacji portale, wortale i strony internetowe. Również blogi i fora, a także
elektroniczne konferencje i seminaria oraz elektroniczne biblioteki i archiwa, na przykład Europana jest takim przykładem elektronicznej biblioteki. I tutaj, gdybyście Państwo przeglądali właśnie strony bibliotek akademickich, czyli tych związanych typowo ze środowiskiem akademickim, to do głównych źródeł informacji, do głównych źródeł elektronicznych, źródeł informacji zaliczane są przede wszystkim elektroniczne czasopisma i książki, bądź też bazy danych i katalogi, które udostępniają biblioteki, oraz też elektroniczne archiwa i biblioteki. Tak? To są główne takie źródła, które najczęściej się pojawiają po prostu na stronach bibliotek. Jeżeli chodzi o też ważną kwestię, co się przyczynia do sukcesu elektronicznych źródeł, że one są tak często wykorzystywane. Po pierwsze, ważne jest to, żeby źródło takie było rzetelne i fachowe. I też, żeby było aktualne. I tutaj to na przykład jest olbrzymim plusem Wikipedii, że tam jest bardzo dużo terminów, które są nowe. I nie ma takiej drugiej encyklopedii, która by w tak szybkim tempie odpowiadała na zapotrzebowanie informacyjne społeczeństwa. Bardzo często jest tak, że jakiś nowy termin się usłyszy, sprawdza się w Wikipedii, on tam już jest, wyjaśniony. Też ważna jest powszechna dostępność, żeby było źródło łatwo dostępne. Musi być też łatwe w obsłudze, żeby człowiek po prostu nie musiał się zbyt długo uczyć i przyzwyczajać do korzystania. Dobrze też by było, żeby było tak jak w przypadku Wikipedii, że jest uspołecznione, czyli że każdy ma możliwość wpływania bezpośrednio na jakieś to źródło. I tutaj nie tylko chodzi też na to, żeby wpisywać hasła i tworzyć nowe hasła, ale też, żeby mieć taką możliwość interakcji z twórcą danego źródła, żeby po prostu on mógł łatwiej reagować na potrzeby informacyjne społeczeństwa. Ważna też jest atrakcyjność takiego źródła elektronicznego. I też bardzo ważna jest promocja i popularyzacja. I w niektórych bibliotekach naukowych właśnie prowadzono badania na temat, jak studenci korzystają z elektronicznych źródeł. I się okazało, że wzrost proporcjonalnie zastosowanie, wykorzystywanie elektronicznych źródeł przez studentów było związane z kursami, jakie oni mieli, organizowanymi przez biblioteki. Tak? Im więcej kursów, im więcej osób w nich uczestniczyło, tym automatycznie wzrastało wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji. Chcę Państwu powiedzieć też, jakie są plusy elektronicznych źródeł. Dzięki temu, że można w łatwy sposób publikować w internecie, poszerza nam się wartość dodatków. Tak? Nawet powstają artykuły na temat Wikipedii, w których mówi się o tym, że ona złamała tak autorytet na udostępnianie wiedzy, bo wcześniej mieliśmy głównych usługodawców, to były biblioteki i archiwa plus instytucje naukowe. Mamy też dzięki tym źródłom łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji. Wystarczy połączyć się z internetem i można z nich korzystać. Też dzięki takim źródłom mamy bardzo często obieg informacji prawie że w czasie rzeczywistym, tak? Bo jak Państwo wpiszecie coś do katalogów i wiele też już bibliotek korzysta z takiego oprogramowania, które na bieżąco po prostu się aktualizuje w internecie. Więc ta informacja od razu trafia do szerokiej rzeszy odbiorców. Plusem wielu źródeł jest to, przynajmniej tak jak Wikipedii, że jest ona uspołeczniona, tak, że szerokie rzesze mogą ją tworzyć i nie jest to tylko ograniczone do osób, które są przedstawicielami środowiska naukowego. Wiele też elektronicznych źródeł ma tą zaletę, że jest bezpłatny, tak, można z nich korzystać bezpłatnie. Te elektroniczne źródła pozwalają też wykrywać plagiaty, tak, kiedy otrzymuje się pracę i nie jest się pewnym, bo się ma takie wrażenie, że albo gdzieś się to czytało, albo nie pasuje ten styl pisania pracy tej osoby, która nam oddała, to można wtedy w łatwy sposób po prostu sobie sprawdzić w internecie przy wykorzystaniu takich właśnie źródeł.
Też dużą zaletą takich źródeł jest to, że mamy niezależność od czasu i miejsca, tak? Już nie musimy mieć w pewnych godzinach, jak biblioteka jest otwarta, czy archiwum, żeby skorzystać z tych źródeł, to po prostu one są cały czas dostępne w internecie. No i też bardzo ważnym plusem jest to, że one wspomagają, tak, naukę i biznes z tego względu, że dostarczają ważnych informacji. Ale niestety takie źródła też mają i minusy. Prowadzi się badania, z których wynika, że ludzie coraz częściej zapamiętują nie samą informację, ale gdzie ta informacja była udostępniona, tak? I to też jest poważny problem, bo w momencie, kiedy ktoś nie będzie miał dostępu do tych źródeł z jakiejś przyczyny, na przykład nie będzie prądu, to wtedy on nie będzie miał tych informacji w głowie. Inną rzeczą jest też to, że ogranicza nam się kontakt z twórcą informacji. Bardzo często nie wiemy, kto jest tym twórcą informacji. Też pewnym minusem jest to, że użytkownicy muszą się uczyć obsługi elektronicznych źródeł. Niektórzy nie są do tego przyzwyczajeni, niektórzy po prostu nie lubią komputerów, tak? Tutaj też jest poważny problem, że oni muszą się do tego przełamywać i zdobywać nowe umiejętności. Oczywiście też minusem elektronicznych źródeł jest to, że można w bardzo prosty sposób je skopiować, wkleić do Worda i podać jako własną pracę, tak? Minusem jest też to, że w związku z tym, że mamy ograniczony kontakt z twórcą informacji i do końca nie wiemy, kto tę informację wytworzył, że one wymagają krytyki, tak? Bo nie możemy podchodzić do tego, co jest w internecie, że wszystko jest ważne, poprawne. Nie możemy też wychodzić z założenia, że wszystko, co jest w internecie, jest złe, ale po prostu musimy wykorzystać też inną wiedzę i porównywać z innymi źródłami i wyrabiać sobie po prostu takie własne doświadczenie, które nam pozwoli ocenić, czy informacja jest wartościowa, czy nie. Też pewnym problemem właśnie, który jest związany z tą krytyką, jest brak merytoryczności, bo pojawiają się różne błędy w takich źródłach. I też kolejnymi minusami jest to, że jest to związane z infrastrukturą IT, tak? I zarówno po stronie usługodawcy, jak i po stronie użytkowników, tak? Wszyscy muszą mieć po prostu dostęp do elektronicznego środowiska. Inną kwestią też są licencje, szczególnie tutaj mi chodzi o kwestie licencji dostępu do komercyjnych źródeł informacji. Tutaj są te licencje po prostu bardzo, bardzo kosztowne. I tutaj Państwu też chcę tak, podsumowując już swoje też wystąpienie, chcę Państwu ukazać Wikipedię. Po Państwa prawej stronie są plusy Wikipedii i to jest to, że mamy łatwiejszy i szybszy dostęp do wiedzy, to jest olbrzymi plus. Ona jest tworzona przez internautów, czyli jest uspołeczniona. I Wikipedia jest też nowym usługodawcą na rynku informacji. Mamy informacje, ale tutaj podam live, ale chodzi o to tutaj, że ta informacja do nas trafia bardzo szybko, tak? Tak jak wcześniej wspominałam, już w czasie prawie rzeczywistym. Jest ona darmowa, jest ona dostępna online, czyli nieważne, która jest godzina, coś potrzebuje się dowiedzieć, po prostu korzystam z internetu i ona tam jest. Jest bardzo duża część artykułów poprawna i na wysokim poziomie merytorycznym. I też Wikipedia wspomaga wiedzę, wspomaga naukę i wspomaga biznes, tak? Z tego względu, że jak mieliśmy okazję już wcześniej wysłuchać, coraz szersze kręgi korzystają z Wikipedii, tak? Więc tutaj jest ona takim, w sumie można powiedzieć, że podstawowym źródłem informacji obecnie. Ktoś potrzebuje szybkiej informacji, to nie sięga do tradycyjnej encyklopedii, tylko po prostu zagląda do Wikipedii. I też, jak tutaj już wcześniej wspominałem, ułatwia wykrywanie plagiatów, tak? Można w prosty sposób sprawdzić pracę. Ale jest też parę minusów i to jest związane z tym, że użytkownik po prostu musi nabyć pewne umiejętności, nauczyć się korzystać z takiej encyklopedii. Musi też nauczyć się dokonywać krytyki, tak? To nawet w Wikipedii w którymś miejscu jest napisane, że informacja, która jest zawarta w artykule, nie musi być poprawna, tak? I to też Państwo, jak tutaj wcześniej było pokazywane, niektóre artykuły zawierają tę informację, że jeszcze należy je poprawić bądź uzupełnić.
Minusem jest też to, że szczególnie to dotyczy takich ładnych artykułów, które są bogate w informacje, są porządnie napisane, że część osób po prostu je sobie zaznacza, kontrol A, kontrol C, kontrol wklej, tak, i udostępnia po prostu jako swoje prace pod swoim imieniem i nazwiskiem. To jest niestety właśnie bardzo przykre i z tym naprawdę jest trudno walczyć. I też dla tych, co tworzą te hasła, to jest w sumie taka sprawa też dosyć przykra, że ich praca po prostu jest wykorzystywana przez inne osoby w takim celu. Minusem jest też to, że nie znamy twórcy informacji, tak? Nie wiemy, kto się kryje za tym hasłem. Tutaj to też jest pewne utrudnienie. Pewnym utrudnieniem też jest merytoryczność i infrastruktura, tak? Tak jak wcześniej wspominałam, że po prostu to jest potrzebne po obu stronach. Więc z mojej strony to jest wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Gdybyście Państwo mieli pytania,